tope ise ni dada ambo kubombala e kubombala e no kubombala e no kubombala e efe wa ishiri ishika skani kari na skani so kare ishira ati pakusa mkunjewa ati kare ishiwa ati iwa nari kutema sana wena kera ishiwa. Tak sobie idziemy nad wodospady Kalambo, a tam z lewej widać jezioro Tanganyika. Które jest chyba z 1000 metrów niżej niż my. Stoję teraz na krawędzi wodospadu Kalambo. To jest taka niewinna rzeczka. Tam widać już Tanzanię, bo to jest rzeka graniczna. A tutaj woda po prostu znika. Nie wiem, czy widać, jaka tu jest wielka przepaść. Może się posunąć to daleko. O, tak. O, i tam jest wielka przepaść. Zaraz zobaczymy to bardziej z boku. To leżę sobie teraz na takim cypelku, a będzie zdjęcie tego mojego kierowcy, który się też położył. O, i tak to tam spada w dół. Chyba to jest 225 metrów w dół. Nie wiem, jak, na ile mnie dobrze słychać przez szum wody. O, tu jest taka wielka przepaść. Generalnie gość mówił, bo i tak teraz jest pora sucha, że jak jest mokro, to cała ta szerokość, która jest teraz na ekranie, jest zajęta przez wodę. O, a tam jest dół. I tam jest dolina, która idzie w stronę jeziora Tanganyika. Mocno wycięło, nie? No i woda sobie pięknie leci. Tylko że wąskim strumieniem. Jednak jest koniec pory suchej. Jest wysoki. Najwyższy chyba w... Nie, drugi co do wysokości w Afryce, z tego co pamiętam. Ciągły, w sensie jeden rzut wody. Widać takie, czasem takie jakby pociski lecące, nie? Oczywiście są większe, jeśli chodzi na przykład o ilość wody, którą transportują. Na przykład wodospady Wiktorii, nad którymi mam nadzieję być niedługo już. A jeszcze przejdę na jeden punkt widokowy, może być lepsza. Jeszcze może perspektywa, jak to wygląda. Taka wielka skała, która po prostu się ukrywa. A tam jest dolina rzeki, która się udaje w kierunku jeziora Tanganyika. A tu jest jeszcze przepaść z drugiej strony. Gdyby to było bardziej rozreklamowane i dostępne, by to był niezły rajd dla skałkowiczów. Teraz już wodospady widać w całej okazałości. 200, chyba 25 metrów. Woda leci jednym strzałem. Muszę się przepatrzyć z bliższa, jak ta woda leci. O, tutaj sobie powiększmy na start. Możemy złapać jakiś kawałek wody. Razem z nią. Się udało. Spróbujmy znowu. Więc stąd chyba jest pierwszy wylot taki. Lecimy. I jesteśmy w wodzie. Wylądowało. I wylądował i cały misterny plan też wylądował. W ogóle widać, że ze strony Tanzanii można sobie zejść aż do podnóża. Tu jest ścieżynka gdzieś. Nie tu. Tu jest ścieżynka. Tu jest ścieżynka. Zejść do podnóża. Z tej strony trzeba by pójść strasznie naokoło. Widać jezioro Tanganyika.
strachu kopa. Nie udało się podjechać pod górkę za pierwszym razem, więc cofamy na wstecznym i podejście numer 2. Siedliśmy, żeby auto było lżejsze. No i...